to, co kobiety lubią najbardziej, makijaż. Sylwia, mogłabyś nam opowiedzieć, jak się pomalować i czego nie robić, gdy idziemy na rozmowę rekrutacyjną? Słuchajcie, no ja jestem fanką naturalnego makijażu i w większości rozmów rekrutacyjnych ten naturalny makijaż to jest look, który powinniśmy mieć na sobie. Czyli nie malujemy się mocno? Nie zmalowujemy się, nie chcemy, żeby nasz pracodawca zawiesił się na brokacie na naszej powiece albo na niebieskim cieniu do powiek. Musi widzieć nas, nasze naturalne piękno. Zaczynam make-up od nałożenia podkładu. Chciałabym Ci nałożyć taki matujący podkład, który równa przebarwienia, różne zmiany skórne, ale też będzie dbał o Twoją skórę. Jak ktoś ma bardzo ładną cerę, nie musi grubo kryć. Może nałożyć cienką warstwę i też w te problematyczne miejsca nakładasz grubszą warstwę, a tam, gdzie masz ładną skórę, możesz bardzo ładnie. W ogóle to jest taka zasada, że im mniej, tym lepiej, tak? Że lepiej mniej niż za dużo. I możesz też go nałożyć pod oczy. On ma duże właściwości pielęgnujące, więc on nie wysuszy ci skóry pod oczami. Nałożyłaś podkład i na miejsca, które jeszcze się nie zakryły, czy pod oczy, nakładamy korektor. Tym korektorem to jest bardzo ważne miejsce. Rozświetlamy skórę pod oczami, zakrywamy sińce. Nie zapomnijmy też, żeby być trochę modną na tej rozmowie. Bardzo modne są ładnie podkreślone brwi. Tutaj mam dla Ciebie taką kredkę z trójkątnym rysikiem, który umożliwia precyzyjnie zrobienie kreski. W ten sposób ja zawsze robię tak po kawałeczku i też ta kredka ma drugą stronę szczoteczką, którą możesz sobie pięknie brwi wyczesać. I następne to będzie kredka do oczu, czarna, bardzo piękny czarny kolor, który nie blednie na oku, nie utlenia się ten kolor. I coś, co ja uwielbiam, ta kredka jest wykręcana, więc nie trzeba jej temperować. Tak delikatnie, żeby podkreślić, zamknij linię rzęs. Bardzo delikatnie.